Witam wszystkich na kolejnej opowieści historycznej. Dzisiaj opowiemy o Brygadzie Świętokrzyskiej. O tym, którym się udało. Niełatwo jest napisać taki wiersz, lecz piszę go dla prawdy, a nie chwały. W tym wierszu jest ofiarą nasza cześć, a oskarżonym naród prawie cały. Nasz naród, który jak Pawłowa pies, tu wszystkie winy zwala na Sowietów, a wciąż mu nie chce wejść do pustych serc szacunek dla żołnierzy z NSZ-u. A ja nazywam się Radosław Doliński i szczególnie cieszy mnie ta opowieść o Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Ponieważ przez lata, gdy uczyłem się historii, zawsze Narodowe Siły Zbrojne kojarzyły mi się z taką trochę czarną legendą. Czarną legendą, którą stworzyła komunistyczna propaganda. Ale zwłaszcza gdy dowiedziałem się, że sam mam pewne koneksje rodzinne z żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych, zagłębiłem się w tą historię i zobaczyłem prawdziwie bohaterską opowieść. A najchyba jaśniejszym jej fragmentem są właśnie losy Brygady Świętokrzyskiej, Narodowych Sił Zbrojnych, czyli formacji, która w zorganizowany sposób wyszła z Polski i na sam koniec wojny na terenie Czech wyzwoliła obóz koncentracyjny w Holiszowie. Ale zanim opowiemy historię brygady, trzeba zrozumieć, jak kształtował się ruch narodowy i jak powstały Narodowe Siły Zbrojne. Tak naprawdę trzeba zacząć od końca lat 20., kiedy Roman Dmowski, można powiedzieć ojciec polskich narodowców i narodowej demokracji, powołał organizację, która miała być czymś większym niż partia polityczna. Organizację, którą nazwał Obozem Wielkiej Polski. Organizacja, która miała zrzeszać ludzi ideowo poświęcających się służbie państwu i narodowi polskiemu. I właśnie część ludzi z tego środowiska we współpracy z młodymi działaczami Stronnictwa Narodowego założyła w 1934 roku Obóz Narodowo-Radykalny, który bardzo szybko, bo już po 3 miesiącach został zdelegalizowany przez ówczesne władze sanacji. Jednakże co ważne, działając nielegalnie, już w kolejnym roku doszło do dużego podziału w tym środowisku. Historycy nazywają umownie dwie organizacje, które powstały, ONR Falanga i ONR ABC, od nazwy głównych gazet, które te środowiska wydawały. Falanga często nam się kojarzy z polskimi faszystami. I rzeczywiście Bolesław Piasecki był osobą silnie faszyzującą, która w swojej organizacji uprawiała tzw. kult wodzowski i wyraźnie inspirował się Adolfem Hitlerem. Jednakże dużo ciekawsze było środowisko ONR ABC, które zrzeszało ludzi odrobinę starszych, raczej w wieku 30-40 lat, bardzo dobrze wykształconych. Często inżynierów, adwokatów, wręcz profesorów, jak na przykład Bolesław Sobociński. I właśnie z tego środowiska, które wkrótce stworzy, tak można powiedzieć w konspiracji, w taką tajną organizację polską, będą wywodzić się ludzie, którzy utworzą najpierw Związek Jaszczurczy, później Narodowe Siły Zbrojne, a wreszcie będą stanowić trzon oficerów i dowódców Brygady Świętokrzyskiej. Ludzie, którzy mieli bardzo ciekawy pomysł na Polskę, a jednocześnie nie posługiwali się często chamską, antysemicką retoryką, jaka towarzyszyła działalności drugiego odłamu ONR, czyli Falangi. Dla naszej dalszej opowieści warto zapamiętać dwa nazwiska. Pierwszy to Władysław Marcinkowski, a drugi Jerzy Iłłakowicz, którzy właśnie z delegacji organizacji polskiej będą tworzyli w czasie niemieckiej okupacji Związek Jaszczurczy. Także jak słyszeliście, środowisko ONR, Obozu Narodowo-Radykalnego. Ale to nie są te same obrazki, co hordy Piaseckiego, Falangi. Falanga walczy, Falanga czuwa, Falanga wielką Polskę wykuwa. Które często są opisywane po prostu jako antysemickie i faszyzujące.
Tak naprawdę to, co historycy nazywają ONR ABC, to była tak naprawdę organizacja polska. Czyli tajna organizacja wielopoziomowa, do której należała elita elit. To byli studenci, ludzie po maturze, profesorowie, inżynierowie, adwokaci. I ci ludzie od początku okupacji, a zwłaszcza po 17 września 1939 roku, zrozumieli, że mamy dwóch wrogów. Niemcy i Rosję sowiecką. I dlatego utworzona przez nich podziemna organizacja, Związek Jaszczurczy, którego głównym komendantem był Władysław Marcinkowski, pseudonim Jaksa, miała zwalczać nie tylko Niemców, ale także Sowietów. Ale przede wszystkim ta organizacja, czyli Związek Jaszczurczy, stworzyła niesamowicie sprawny wywiad. Wywiad, który był bardzo aktywny na terenie Niemiec. Jego taką główną postacią był Polak francuskiego pochodzenia, Stanisław Żetel, który niestety, mimo tego, że stworzył świetną świadkę wywiadowczą na terenie Niemiec, która dostarczyła wiele ważnych informacji, między innymi o tajnej fabryce w Peenemünde, powiązanej z rakietami V1 i V2, został w 1942 roku przez Niemców aresztowany, a sama organizacja rozbita. Ale część jego wywiadowców uciekła z powrotem na tereny polskie i odegrają oni też dużą rolę w późniejszych losach Brygady Świętokrzyskiej. Ale tymczasem mamy tą rzeczywistość okupacyjną. Jak wiedzą ci, którzy śledzą historię, istnieje Związek Walki Zbrojnej, później przekształcony w AK. Oprócz niego istnieje wiele innych organizacji, jak Bataliony Chłopskie, czy właśnie podziemne związki Ruchu Narodowego. Związek Jaszczurczy, ale też Narodowa Organizacja Wojskowa i wiele innych mniejszych. I one właśnie w 1942 roku scalą się w Narodowe Siły Zbrojne. I Narodowe Siły Zbrojne będą działały troszeczkę inaczej niż Armia Krajowa. Będą dużo bardziej zakonspirowane. Nie będą też tak bardzo chwalić się swoimi akcjami. Bardzo często, zwłaszcza na terenach wiejskich czy wschodzie Rzeczypospolitej, będą wręcz podszywać się pod sowieckich partyzantów. Dlaczego? Bo wiedzą, że za każdego zabitego Niemca Niemcy zamordują prawie 100 Polaków, albo nawet czasami więcej. Dlatego swoje akcje zbrojne będą ukrywać i działać w trochę inny sposób niż AK. Natomiast wszystko, co będzie się zmieniało, to przede wszystkim zbliżający się front i przegrana Niemców na tym froncie wschodnim. I postępujące wojska sowieckie wymuszą na całym podziemiu wielką zmianę planów. I właśnie ta zmiana planów i akcja burza, którą ogłosi Armia Krajowa, która jest w pewnej opozycji do tych rozkazów, które wysyła do kraju naczelny wódz Kazimierz Sosnkowski, spowoduje bardzo ważne ruchy w Narodowych Siłach Zbrojnych, które wtedy, jesienią 1943 roku i wiosną 1944, w zasadzie dokonują scalenia się z Armią Krajową, zgodnie zresztą z życzeniami rządu w Londynie. I wtedy właśnie nastąpi rozłam w Narodowych Siłach Zbrojnych. W ramach rozmów scaleniowych z Armią Krajową, przede wszystkim naczelny dowódca Armii Krajowej, Tadeusz Burkomorowski, zataił pewne instrukcje naczelnego wodza odnośnie zagwarantowania odpowiedniej autonomii dla Narodowych Sił Zbrojnych. Jednocześnie dużym problemem była kwestia stanowiska Armii Krajowej wobec Sowietów, czyli tak naprawdę uznawanie ich za sojuszników, naszych sojuszników. I gdy 7 marca
1944 roku została podpisana umowa scaleniowa między Narodowymi Siłami Zbrojnymi a Armią Krajową. Część Narodowych Sił Zbrojnych, która wywodziła się ze Związku Jaszczurczego, nie podporządkowała się Armii Krajowej. Dzięki temu te oddziały mogły kontynuować walkę przeciwko dwóm wrogom – Niemcom i Sowietom. I właśnie ten moment rozłamu w Narodowych Siłach Zbrojnych, które później historycy będą nazywać NSZAK oraz NSZONR, będzie kluczowy dla przyszłego powstania Brygady Świętokrzyskiej. Ponieważ w tym momencie ta część Narodowych Sił Zbrojnych, która pozostaje poza AK, w opozycji do tego planu burza, o którym już mają doniesienia, że jest po prostu nieskuteczny. Bo jak wielu was wie, no na przykład w momencie, w którym się ujawnia AK wobec Sowietów, pomaga zajmować polskie miasta i pokonywać Niemców, chwilę później jest przez tych Sowietów rozbrajana. Oficerowie są aresztowani przez NKWD i wysyłani na Sybir. A zwykli żołnierze zazwyczaj siłą wcielani do Ludowego Wojska Polskiego. I wtedy właśnie powstaje plan Zachód. Na czym to polega? Narodowe Siły Zbrojne, te niescalone z AK, chcą utworzyć trzy brygady. Trzy takie duże jednostki wojskowe. Mają to być właśnie Brygada Świętokrzyska, Brygada Jasnogórska i Legia Nadwiślańska. Idea jest taka, że gdy Niemcy zaczną się wycofywać na zachód, to te właśnie brygady pójdą za nimi i zajmą ziemie będące przed wojną niemieckimi, chodzi głównie o Dolny Śląsk, to Pomorze Szczecińskie, ale też część Łużyc, czyli ziemie, które gdzieś tam kiedyś rdzennie były polskie, po to, żeby uzyskać dla Polski nowe ziemie na zachodzie. Żeby zająć się własnymi siłami, utworzyć tam własną administrację i później mieć taką kartę przetargową i z Sowietami, i z innymi aliantami po upadku Niemiec. Plan jest bardzo sensowny. Zresztą w pewnym sensie on został utworzony przez ten obóz narodowy już na samym początku wojny. Że warto z tej wojny wyjść zwycięsko. Zająć te stare piastowskie ziemie. W pewien sposób chichot historii spowoduje, że część z tego zrealizują już komuniści. Ale to, co jest najważniejsze, to Niemcy wycofują się w sposób uporządkowany. Nie ma czegoś takiego jak w 1918, że nagle front się rozsypuje, jest bezład organizacyjny. Niemcy walczą, wycofują się w porządku, stawiają duży opór Sowietom. I w tym momencie też z powodu trudności komunikacyjnych, tak naprawdę z tych trzech wielkich jednostek powstanie tylko jedna. I będzie to właśnie Brygada Świętokrzyska, która zostanie utworzona w sierpniu 1944 roku na bazie tych oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych, które działają w Świętokrzyskim. Ale dołączy do nich także kilka już wtedy legendarnych oddziałów partyzanckich, między innymi z Lubelszczyzny. I w pewnym sensie ten oddział stanie się na ziemiach polskich taką partyzancką elitą. W Brygadzie Świętokrzyskiej znajdzie się wiele oddziałów partyzanckich, a także takich żołnierzy wojny obronnej 1939 roku, którzy cały czas kontynuują działalność konspiracyjną i walkę przeciwko Niemcom. Będzie to m.in. major Żbik, Władysław Kłaciński był przed wojną marynarzem, a w kampanii wrześniowej walczył w stopniu starszego bosmana. Później, działając w okolicach Częstochowy, zasłynął z licznych akcji przeciwko Niemcom, m.in. słynnemu napadowi na bank emisyjny w Częstochowie. Gdy został zatrzymany przez gestapo, udało mu się własnoręcznie uciec z transportu do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Kolejną taką legendarną postacią był Leonard Zub Zdanowicz, który nigdy nie złożył broni.
nie poddał się do niewoli Sowietom we wrześniu 1939 roku i uchronił uwięzienia i zamordowania w Katyniu. Przekradł się następnie przez Słowację i Węgry do sił polskich we Francji. Walczył m.in. w samodzielnej brygadzie strzelców podhalańskich pod Narwikiem. A później po upadku Francji w Anglii zgłosił się na kurs cichociemnych. I później, gdy wylądował w Polsce, niestety dowództwo AK nie było w stanie dać mu takiego stanowiska, które odpowiadałoby jego świetnemu przeszkoleniu jako cichociemnemu. Wskutek czego przeszedł do Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie stał się legendą partyzantki na Lubelszczyźnie. Świetne planowanie i wyszkolenie w Anglii pozwoliło mu nie tylko organizować idealne zasadzki na Niemców, ale też prowadzić swoje oddziały w sposób bardzo podobny do innego bohatera, Hieronima Dekutowskiego Zapory, czyli małe jednostki łączące się na większe akcje w duże oddziały. I wreszcie współpracujący i w zasadzie przez pewien czas podwładny Zęba, słynny Step, Henryk Figuro Podchorski, nazywany często Ułanem, ponieważ lubił ze swoim oddziałem poruszać się konno. Również przedwojenny żołnierz i bohater wielu akcji, zwłaszcza przeciwko bandyckiej, sowieckiej partyzantce na Lubelszczyźnie. Ponadto oddziały, które dołączyły do Brygady Świętokrzyskiej, to byli ludzie naprawdę ideowi. Jednocześnie, dzięki świetnemu kontaktowi z ludnością, otrzymali mnóstwo przedwojennych mundurów i prezentowali się jako prawdziwe Wojsko Polskie. Jest nawet taka ciekawostka z samego sierpnia 1944 roku, że gdy został zrzucony na teren działania brygady, oddział żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, w którym uczestniczył też przedwojenny polski żołnierz, Marian Petelicki, ojciec generała Sławomira Petelickiego, późniejszego pierwszego dowódcy oddziałów specjalnych GROM w Wolnej Polsce, to gdy porównał działalność i wygląd partyzantów Armii Ludowej z napotkanym przypadkowo oddziałem Brygady Świętokrzyskiej, zdecydował się przekazać broń i wyposażenie prawdziwemu Wojsku Polskiemu, czyli właśnie oddziałom Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Mimo że po wojnie musiał Mirosław Petelicki, wtedy już oficer komunistycznego Wojska Polskiego, te zdarzenia ukrywać. Natomiast niesamowitą postacią był Antoni Szacki, pseudonim Bochum, pułkownik i dowódca Brygady Świętokrzyskiej, który jeszcze jako nastolatek wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, w czasie której trafił do bolszewickiej niewoli, którą cudem przeżył. Po wojnie studiował, aczkolwiek przerwał studia i poświęcił się karierze wojskowej, kończąc oficerską szkołę piechoty w Warszawie. W wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku został wzięty do niewoli niemieckiej, z której zbiegł i od początku zaczął działać w Związku Jaszczurczym, a później Narodowych Siłach Zbrojnych. Tam, pełniąc funkcję szefa sztabu okręgu Kielce, wsławił się przygotowywaniem dużych akcji partyzanckich. Był to niezaprzeczalnie, w sensie doświadczenia bojowego i umiejętności, jeden z najbardziej doświadczonych żołnierzy kierujących na ziemiach polskich oddziałem partyzanckim. Panie Boży Wszechmogący, daj nam siły i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech z mogił żołnierzy naszych poległych na polach całego świata powstanie wielka Polska. Mario, królowo korony Polski, błogosław naszej pracy i naszemu orężowi. O spraw miłościwa Pani patronko naszych rycerzy, by wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i Twym wizerunkiem.
bardzo ważne dla powstania Brygady Świętokrzyskiej, jest też wybuch Powstania Warszawskiego. Powstania, którego Narodowe Siły Zbrojne nie popierają, ale gdy już wybuchnie, dołączą do walki. Zresztą słynne zgrupowanie Chrobry 2 to będą właśnie głównie żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, między innymi Kompania Warszawianka. Ale co ważne, wskutek tego właśnie te oddziały przebywające w Warszawie nie dołączą do Brygady Świętokrzyskiej. Przed samym wybuchem powstania zdąży jeszcze wyjechać z Warszawy legendarny ząb, czyli Leonard Zubzdanowicz, który w samej Brygadzie Świętokrzyskiej będzie szefem sztabu. A głównodowodzącym brygady zostanie Antoni Szacki, pseudonim Bochum. I to jest właśnie też bardzo ważne, bo większość dowódców brygady i oficerów to są przedwojenni żołnierze. Albo osoby, które praktycznie kontynuują konspirację od samego poddania się Niemcom, od złożenia broni we wrześniu 1939 roku. Na przykład Zubzdanowicz jest w ogóle cichociemnym. Człowiekiem, który walczył w polskich siłach zbrojnych w Narwiku w Norwegii, później przeszedł całe szkolenie jako cichociemny i wylądował w Polsce. I on dołączył później do Narodowych Sił Zbrojnych. No, część mu zarzucało de facto zdradę, tak? Bo wyszedł z AK. On został z tych zarzutów uwolniony dopiero po wojnie przez generała Andersa. Ponieważ tam chodziło o to, że AK chciało go skierować do zadań, które nie wykorzystałyby jego przeszkolenia jako cichociemnego. Miał tworzyć oddział egzekutorów w Warszawie, a on chciał walczyć w terenie z Niemcami. Dzięki temu, że dołączył do Narodowych Sił Zbrojnych, stworzył właśnie świetny oddział na terenie Lubelskiego, na swoich rodzinnych ziemiach. A później bardzo przysłużył się Brygadzie Świętokrzyskiej. Brygadzie, która jesienią 1944 roku walczy z dwoma wrogami. Z jednej strony walczy z Niemcami. Tam jest na przykład słynna bitwa pod Cacowem, w której rozbiją całą kolumnę niemieckiego wojska. Ale jednocześnie chroni ludność cywilną przed Sowietami, przed partyzantami sowieckimi, przed oddziałami Armii Ludowej, które są tak naprawdę grupami bandytów. Grupami bandytów, które napadają na wioski i okradają mieszkańców Świętokrzyskiego ze wszystkiego. I wtedy też dojdzie do takiego bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie akcji pod Żompcem. Akcja pod Żompcem, zwana również Bitwą pod Żompcem, jest świetnym przykładem nie tylko zbrodniczej działalności komunistycznej partyzantki, ale również czarnej komunistycznej propagandy już po II wojnie światowej. W rzeczywistości 8 września Brygada Świętokrzyska rozbiła oddział prawie 300 komunistycznych bandytów. Partyzantów Armii Ludowej, dowodzonych przez Tadeusza Grochala, pseudonim Tadek Biały, oraz towarzyszących im sowieckich spadochroniarzy majora Iwana Karawajewa. O interwencję prosiła Brygadę Świętokrzyską okoliczna ludność cywilna, która od miesięcy cierpiała z powodu bandytyzmu, rabunków i morderstw popełnianych przez Sowietów i ich komunistycznych popleczników. Cała akcja wyglądała tak, że najpierw patrol Brygady Świętokrzyskiej został zatrzymany przez Sowietów. Żołnierze zostali zbici, byli torturowani, a część już stała nad wykopanymi dla siebie grobami. Na szczęście jeden z żołnierzy zdołał wcześniej zbiec i powiadomił główne siły brygady. Pułkownik Bochum zareagował błyskawicznie i całe siły brygady uderzyły na Sowietów i komunistów. Przede wszystkim oddział Stepa i Żbika. Walka trwała niewiele ponad godzinę i zginęło w niej ponad 30 komunistycznych partyzantów. Z kotła uciekło tylko 10. Niestety w tym Tadek Biały, który po wojnie został pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego i leży teraz pochowany na Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Jednocześnie po samej bitwie jeńcy, sowieccy partyzanci, wszczęli w nocy bunt. W czasie jego tłumienia prawie wszyscy zostali, w liczbie 67, zostali
zastrzeleni przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Po wojnie w miejscu starcia zbudowano pomnik upamiętniający poległych, partyzantów i Sowietów. Na pomniku napisano, że oddziały partyzantów radzieckich i Armii Ludowej zostały podstępnie napadnięte przez wysługujących się hitlerowskiemu okupantowi zbirów z Narodowych Sił Zbrojnych. Pomnik ten stał w tym miejscu do 2018 roku, kiedy został wreszcie finalnie usunięty. I właśnie akcja pod Żąbcem to jest początek brutalnej komunistycznej propagandy i tworzenia czarnej legendy Narodowych Sił Zbrojnych. Ponieważ w tzw. Polsce lubelskiej zaczną pisać o tej akcji, jakoby bandyci z Narodowych Sił Zbrojnych rozstrzelali sowieckich żołnierzy i partyzantów Armii Ludowej. Od tej pory głównym wrogiem komunistów, głównym wrogiem Polski Ludowej stają się właśnie Narodowe Siły Zbrojne. I nie ma dla nich litości. NKWD i komunistyczna bezpieka praktycznie likwiduje wszystkich. Wszystkich, które uda im się złapać. I w przeciwieństwie do oddziałów AK, które często mają możliwość poddania się czy jakiejś formy dopuszczania do życia cywilnego, w przypadku Narodowych Sił Zbrojnych spotkanie z NKWD kończy się bardzo często rozstrzelaniem żołnierzy. I dlatego same już to kierownictwo Narodowych Sił Zbrojnych widzi, że jedyną opcją, jedynym rozwiązaniem dla uratowania ludzi, dla uratowania żołnierzy jest przejście na zachód. Przejście na zachód i w jakiejś formie dotarcie do armii Andersa, do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Zresztą wtedy też samym AK, już pod koniec 1944 roku, zaczyna wszystko się zmieniać. Ostatni dowódca Armii Krajowej, Leopold Okulicki, już 8 stycznia wyda rozkaz, w którym nakaże zaprzestanie akcji dywersyjnej. Czyli tak naprawdę radykalne ograniczenie walki z Niemcami. Od tej pory oddziały Armii Krajowej mają przede wszystkim bronić ludności cywilnej. I konsekwencją tego rozkazu będzie kolejny, który 19 stycznia, gdy ruszy już ten cały wielki front sowiecki i Sowieci praktycznie w ciągu kilku dni zajmą praktycznie całość ziem polskich, spowoduje rozwiązanie Armii Krajowej. I w tym samym czasie, właśnie już po tym 8 stycznia, dowództwo Narodowych Sił Zbrojnych wydaje Brygadzie Świętokrzyskiej rozkaz udania się na zachód. Jak tylko jest możliwe dołączenia do polskich sił zbrojnych na zachodzie. Niestety sama ofensywa sowiecka zaskoczy brygadę. I gdy front ruszy, jej żołnierze, wtedy ponad 800 osób znajdzie się w niemiecko-sowieckich kleszczach. Ofensywa sowieckiej Armii Czerwonej, która miała zakończyć się rozbiciem hitlerowskich Niemiec i zdobyciem przez Sowietów Berlina, rozpoczęła się na niektórych terenach już 12 stycznia. 13 stycznia w godzinach porannych Brygada Świętokrzyska otrzymała rozkaz komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych, pułkownika Zygmunta Broniewskiego, pseudonim Bogucki. Ofensywa sowiecka rozpoczęła się. Brygada ma wykonać rozkaz wycofania się na Śląsk. Pomocy żadnej nie możemy udzielić. Należy liczyć na własne siły. Po południu nastąpił wymarsz brygady, której zwiadowcy widzieli już zbliżające się oddziały sowieckie. Praktycznie od razu została zaatakowana przez Niemców. Walki trwały i 14 i 15 stycznia. W końcu brygada stanęła nad rzeką Pilicą pod Żarnowcem. Tego dnia nad rzeką Pilicą Bohun
rozpoczął rozmowy z lokalnym dowódcą niemieckim. Po ich zakończeniu wydał następujący rozkaz dla brygady. Ofensywa bolszewicka zmusiła nas do przesunięcia się na zachód Polski. Na drodze stanęły nam umocnienia niemieckie. W dniu 14 starliśmy się z Niemcami, chcąc przebić się na zachód. Nie daliśmy rady. W dniu 15 stycznia czołgi radzieckie zaatakowały nas od wschodu. Dla ratowania brygady porozumiewałem się z dowództwem fortyfikacji niemieckich, aby zezwoliło nam przejść przez linię na zachód. Tym samym weszliśmy w stan niewojowania z Niemcami na czas nieokreślony. Mam nadzieję, że szybko toczące się wypadki wojenne pozwolą nam w niedalekiej przyszłości zameldować się u naczelnego wodza i prawowitego rządu polskiego i według jego rozkazu zwrócić nasz oręż przeciwko wrogowi, którego każe nam zwalczać. I tak właśnie rozpoczął się marsz brygady na zachód. I teraz zaczynają się dopiero kontrowersje na temat brygady świętokrzyskiej. No bo jak to? 800 ludzi bez ciężkiego sprzętu, bez czołgów, bez dział przedostało się przez Sowietów, Niemców, poszło na zachód? Nie, to musieli być kolaboranci. Wtedy zaczynają się relacje o tym, jak to współpracowali z Niemcami, że prowadzili ich oficerowie gestapo, że cały czas byli łącznicy, którzy podróżowali między niemieckim dowództwem a brygadą świętokrzyską. No, wysłuchajmy kilku faktów. Bo przede wszystkim główne oskarżenie o to, że brygada kolaborowała z Niemcami, to jest relacja z wywiadu świętokrzyskiego, czyli jak to się wtedy mówi falowo, radomsko-kieleckiego wywiadu Armii Krajowej. I autorem tej relacji jest Zygmunt Szewczyk, pseudonim Bartek. Tylko jak dobrze się wczytamy w dokumenty, które są w IPN-ie, to się okaże, że tą relację Bartek napisał w 1947 roku pod dyktando funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. A fakty są takie, że po tych początkowych walkach 14 i 15 sierpnia z Niemcami następują Sowieci i za chwilę brygada będzie zmiażdżona nad rzeką Pilicą. I wtedy właśnie Bochum zaczyna rozmowy z oficerami niemieckimi, z dowodzącymi oddziałami strzegącymi rzeki i uzyskuje zgodę na przejście. I nam się to może wydawać niezrozumiałe, ale popatrzmy na to w szerokim kontekście. To nie jest tak, że wycofują się tylko Niemcy, a za nimi postępuje Armia Czerwona. W ramach tego całego frontu, który przebiega przez ziemie polskie, razem z Niemcami, albo obok Niemców, często niezależnie, maszeruje prawie 1,5 miliona ludzi. I to są wszyscy ci, którzy uciekają ze wschodu przed Sowietami. To są zarówno niesławni i okrutni własowcy, ale to są też kozacy dońscy, którzy wspierali Niemców. To są oddziały Waffen-SS, takie jak Łotysze czy Estończycy, którzy wiedzą, że gdy padną w ręce Sowietów, zostaną rozstrzelani. To jest nawet białoruska, można powiedzieć, taka straż ludowa, straż wiejska. Po prostu ludzie, którzy dostali od Niemców karabiny i mieli pilnować wiosek na Białorusi. I wiedzą, że jak wypadli w ręce Sowietów, to sąsiedzi ich wydają. I oni uciekają z całymi rodzinami, często całymi wioskami. Są nawet, można powiedzieć, takie kolumny starowierów z Rosji, którzy też w jakiś sposób zostali odebrani przez Sowietów jako kolaboranci. Bo na przykład wzięli broń od Niemców albo w jakiś inny sposób współpracowali. Generalnie w całej tej masie ludzkiej brygada jest tylko kolejnym oddziałem dla zwykłego żołnierza niemieckiego, który określa się jako antykomuniści. Ale jednocześnie mówi, że jeżeli nie zostanie przepuszczona, będzie stawiać opór.
I w takiej sytuacji niemiecki porucznik wystawi po prostu glejt na przejście. Glejt, którego brygada będzie używała jeszcze przez ładnych kilka dni. No tak naprawdę prawie przez do początku lutego. I w ten sposób, bez takiej frontalnej walki z Niemcami, aczkolwiek zdarzają się drobne potyczki, dochodzą na Dolny Śląsk. A jednocześnie, mimo cały czas nacisków ze strony różnych dowódców niemieckich, nie staną do walki z Sowietami razem z Niemcami. Aż wreszcie, to już będzie pod koniec stycznia, pod Ząbkowicami Śląskimi dojdzie do narady, na której dowództwo brygady, a przede wszystkim pułkownik Bochum i Władysław Marcinkowski, pseudonim Jaksa, porozumieją się z Niemcami i przyjdzie w rozmowie telefonicznej z Berlina zgoda, by puścić ich dalej. Aczkolwiek wtedy Niemcy spiszą informacje o brygadzie, kto jest dowódcą, jakby nie mają jeszcze na nich pomysłu, ale chcą być gotowi do dalszych rozmów. I wtedy dalej na Dolnym Śląsku pod Wałbrzychem dojdzie też do pięknego wydarzenia. Bo 15 lutego brygada będzie mijać oddział niemiecki, który prowadzi dużą kolumnę jeńców. To są żołnierze z Powstania Warszawskiego, których Niemcy wycofują na zachód, do innego obozu jeńskiego. I co prawda brygada nie zaatakuje tej niemieckiej kolumny, która prowadzi jeńców. No mimo, że zwykli żołnierze się do tego rwą, tutaj dowództwo zbyt się boi, że zaraz na nich wtedy ruszą Niemcy, ale spowolni marsz i gdy te dwie kolumny idą obok siebie oraz mają wspólny postój, to prawie 120 żołnierzy, jeńców z Powstania Warszawskiego przejdzie do brygady. Dzięki czemu też jej liczebność się zwiększy do prawie 1000 żołnierzy. I sytuacja zmieni się dopiero wtedy, gdy do przybywającej właśnie na Dolnym Śląsku, w okolicach Wałbrzycha, brygady przyjedzie pewna tajemnicza postać. A mianowicie tak zwany Tom. To jest jego pseudonim, on posługuje się oficjalnie imieniem i nazwiskiem Herbert Jura. Jest to bardzo tajemnicza postać. Człowiek, który współpracował z wywiadem Narodowych Sił Zbrojnych, a jednocześnie był także agentem Gestapo, ale też, o czym powiem później, agentem brytyjskiego Secret Service. Być może nie istniała wtedy służba wywiadowcza, z którą nie współpracował właśnie Tom, czyli Herbert Jura. I on spowoduje pewną zmianę losów brygady. Hubert Jura, występujący również pod nazwiskami Herbert Jung oraz Herbert Jura, ale przede wszystkim znany pod swoim pseudonimem Tom, to postać wybitnie tajemnicza. Tak naprawdę do dzisiaj znamy tylko jedno jego zdjęcie i do końca nie wiadomo, co tak naprawdę robił przed wojną. Na pewno pochodził z rodziny mieszanej o kaszubsko-niemieckich korzeniach z rejonu Pomorza Gdańskiego. Prawdopodobnie przed wojną był oficerem w stopniu porucznika rezerwy Wojska Polskiego w Grudziądzu. W czasie okupacji dowodził oddziałem Armii Krajowej w okolicy Radomia. W tamtym czasie prawdopodobnie zaczął współpracę z Gestapo, występując jako podwójny agent, za co zresztą Armia Krajowa wystawiła na niego nakaz likwidacji, czyli tak zwany wyrok, czyli po prostu wyrok śmierci. Wkrótce zaczął współpracować z wywiadem Narodowych Sił Zbrojnych, a zwłaszcza z działającym jeszcze przed wojną organizacji polskiej Otmarem Wawrzkiewiczem. Jesienią Tom współpracował z Komendą Główną Narodowych Sił Zbrojnych w Częstochowie. 20 lutego zaczął działać przy Brygadzie Świętokrzyskiej, której przedstawił propozycję sojuszu z Niemcami w ramach jednolitego europejskiego frontu antykomunistycznego. Wkrótce dzięki jego działaniom Brygada Świętokrzyska dostała pozwolenie na przemarsz na rejon Czech. Przez również Huberta Jurę, działającą z nim tak zwaną organizację Toma, brygada była zapatrywana w niemieckie racje żywnościowe. Jest to postać wybitnie tajemnicza,
Zresztą już po zakończeniu wojny został on z szeregów brygady przejęty przez wywiad brytyjski. I po tych negocjacjach i rozmowach, w których pośredniczy Tom, Herbert Jura, brygada przejdzie do protektoratu Czech i Moraw. I w miejscowości Rostani na Morawach będzie miała wyznaczone przez Niemców miejsce internowania. To są były koszary wojskowe i wygląda to tak, że brygada zajmuje jakąś część koszar, ale tak naprawdę jest otoczona przez Niemców. Oficjalnie brygada ma się szkolić po to, żeby przygotować się do walki z Sowietami. I to jest właśnie ten element takiej taktycznej gry z Niemcami, którzy jednocześnie z każdym tygodniem, gdy ich sytuacja staje się coraz gorsza, wywierają coraz większe naciski na brygadę. Żądają na przykład, żeby żołnierze brygady przeszli do nich wyznaczony oddział, żeby wykonywać operacje szpiegowsko-dywersyjne za linią frontu na terenie Polski i dostarczać informacje Niemcom. No i Bohun ulegnie temu żądaniu, ale jednocześnie poprosi żołnierzy, by zgłosili się tylko ochotnicy. I tych żołnierzy będzie kilkudziesięciu. To źródła podają różną liczbę, od 30 paru do nawet 70. I głównym dowódcą będzie Zygmunt Rafalski, pseudonim Sulimczyk. Rzeczywiście zostaną przeszkoleni przez Niemców. No, taki szybki kurs spadochronowy, działalność dywersyjna. Dwa oddziały będą zrzucone już w kwietniu z niemieckich samolotów na terenie wtedy już zajętej przez Sowietów Polski. Jeden oddział przejdzie pieszo przez linię frontu. Ale jakie rozkazy dostają ci ludzie od swojego prawdziwego dowódcy Bohuna? Żeby już na terenie Polski, jak uwolnią się z tej niemieckiej kontroli, mają nic dla Niemców nie robić. I jak najszybciej zgłosić się do pozostałych w kraju oddziałów i dowódców Narodowych Sił Zbrojnych. I to się rzeczywiście wydarzy. I najlepszym dowodem jest na to, że mimo tego, iż kilkunastu z tych żołnierzy, a też była jedna kobieta, łączniczka Grażyna, zostanie po wojnie aresztowanych przez Ubeckie i katowanych w okrutnych procesach, to żaden z nich ani się nie przyzna do współpracy z Niemcami, ani komuniści nie zbiorą żadnych dowodów, że naprawdę wykonywali na terenie Polski rozkazy niemieckie. Niektórzy, jak na przykład Sulimczyk, zostaną skazani na karę śmierci. On akurat miał szczęście i zamieniono mu ją później na dożywotnie więzienie. Ale to, co ważne, gdy odbywała się już jego rozprawa rehabilitacyjna w wolnej Polsce, to był rok 93, to sędziowie stwierdzili, że nie ma żadnego dowodu na jego realną współpracę z Niemcami. Nie ma żadnego dowodu na jego realną współpracę z Niemcami. I ja przeczytam kawałek uzasadnienia wyroku rehabilitacyjnego. Skazanie Zygmunta Rafalskiego w 1950 roku było zemstą polityczną. To, że skorzystał on z pomocy Niemców, nie znaczy, że działał na korzyść wroga. W pewnym sensie ci żołnierze poświęcili się, żeby reszta brygady mogła w spokoju wyczekać na zmianę sytuacji. Tak samo poświęcił się Władysław Marcinkowski, pseudonim Jaksa, który został przez Niemców zmuszony, żeby w marcu 1945 przyjechać do Pragi na spotkanie, na którym były organizacje z różnych krajów współpracujące z Niemcami, dla utworzenia tak zwanego Legionu Antybolszewickiego. Gdzie mieli być głównie Węgrzy, Rumuni, Słowacy. I na tym spotkaniu Marcinkowski powie wyraźnie, że brygada w tym nie będzie uczestniczyć
i on nie ma pełnomocnictw, żeby do takiego oddziału dołączać. A jednocześnie w tajemnicy przed Niemcami dowództwo brygady próbuje nawiązać kontakt z czeskim ruchem oporu. I to udaje się na początku kwietnia. I właśnie we współpracy z Czechami przygotowują swoją ucieczkę z tego miejsca internowania, do której dojdzie 13 kwietnia. Brygada Świętokrzyska kontynuowała szkolenie żołnierzy. Przybyli do niej także nowi żołnierze, głównie Polacy ze stalagów czy przybywający na terenie Czech na robotach przymusowych. Niemcy w geście dobrej woli zwolnili również z obozu Cecylię Mikołajczyk, żonę poprzedniego premiera rządu londyńskiego, polityka PSL Stanisława Mikołajczyka, która przejdzie z brygadą dalszy jej szlak bojowy. Jednocześnie opuszczenie obozu w Rostanii poprzedziły dość mocne rozmowy z Niemcami, którzy straszyli Bohuna likwidacją brygady. Odpowiedział im: my tak łatwo nie damy się zlikwidować. Brygada nie jest towarem na przetarg. Podczas przemarszu brygada była w kontakcie z czeskim ruchem oporu. Jej droga prowadziła do Pilzna, gdzie miało wybuchnąć powstanie. Jednakże 29 kwietnia Czesi przekazali informację, że do wybuchu powstania nie dojdzie. Wtedy Bohun postanowił ujawnić prawdziwe antyniemieckie nastawienie brygady. Po odwołaniu przez Czechów powstania w Pilźnie brygada postanowiła dołączyć do walki z Niemcami na własną rękę, a jednocześnie próbować nawiązać kontakt z Amerykanami. I od 30 kwietnia rozpoczęli znienacka akcję zbrojną przeciwko Niemcom, zajmując miejscowości, rozbrajając niemieckie oddziały i uwolniając jeńców. Dwa dni później udało im się nawiązać łączność radiową z armią amerykańską. Na ich szczęście z armią, którą dowodził generał Patton. Zaciekły antykomunista i człowiek znający nie tylko historię, ale też realia środkowej Europy. Człowiek, który wiedział, że dla Polaków Sowieci są takim samym wrogiem jak Niemcy. Dzięki czemu brygada ustalała kolejne działania zbrojne wspólnie z Amerykanami. I 5 maja doszło do jej najbardziej chwalebnego zbrojnego czynu. Żołnierze brygady świętokrzyskiej w miejscowości Koliszów w okolicach Pilzna wyzwolili obóz koncentracyjny, filię obozu śmierci we Flossenburgu. Był to obóz dla kobiet, w którym żołnierze brygady uwolnili prawie 1000 więźniarek. Tam była też dramatyczna sytuacja, ponieważ w obozie było 280 Żydówek, które w momencie, gdy żołnierze brygady zaatakowali obóz, były zgromadzone w dwóch budynkach, przy których stała benzyna. Niemcy właśnie jedli obiad i po tym obiedzie zamierzali podpalić oba budynki i spalić te 280 żydowskich kobiet z Polski, Francji, Włoch, a także Węgier. I atak żołnierzy brygady uratował te 280 istnień od okrutnej śmierci w Pomieniach. Jednocześnie wyzwolili też obóz pracy, w którym obok Koliszowa przebywało prawie 10 tysięcy Czechów i Polaków. A dwa dni później, gdy na ten teren wkroczyło wojsko amerykańskie, żołnierze brygady przywitali ich jako sojuszników. I tutaj wydarzyła się piękna rzecz, ponieważ jeden z oficerów brygady, Jerzy Iłakowicz, pseudonim Olgierd, spotkał w armii generała Pattona oficera sztabu, który był znajomym jego rodziny, Antoniego Bidla,
dzięki tej znajomości Amerykanie, zamiast, jak mieli zazwyczaj zwyczaju, odnośnie oddziałów, co do których nie byli pewni, nie dokonali internowania brygady, ale przeprowadzili drobiazgowe śledztwo. Amerykanie skontaktowali się oczywiście ze swoim wywiadem, a także wywiadem brytyjskim i wojskiem generała Andersa. Po dwóch dniach brygada została przez nich uznana za wojsko sojusznicze, a już następnego dnia otrzymała prowiant amerykański, wyposażenie, a także oficerowie otrzymali odznaki wojsk amerykańskich, przydział samochodów i generalnie Brygada Świętokrzyska stała się jednostką podległą 2. Dywizji Piechoty US Army. A już 14 maja przybył oficer łącznikowy od generała Andersa i żołnierze brygady mogli spodziewać się, że wkrótce zostaną dołączeni do 2. Korpusu Polskiego. Ale przede wszystkim Brygada Świętokrzyska zawdzięcza to uznanie za aliancką jednostkę też temu wsparciu generała Pattona, który przewiduje, że bardzo szybko może dojść do wojny między aliantami zachodnimi a Związkiem Sowieckim. W ten sposób też Brygada Świętokrzyska jako jedyna polska jednostka w historii otrzyma prawo do noszenia odznak amerykańskich. I generał Patton wyznacza im, można powiedzieć, taką strefę okupacyjną w Czechach, to są głównie okolice miejscowości Wszekary, gdzie brygada stacjonuje. I co się wydarza? No, przede wszystkim na zachodzie polski rząd i siły zbrojne dowiadują się o oddziale partyzanckim, który przeszedł dzielnie przez linię frontu i połączył się z Amerykanami. Na początku jest euforia. Wow! Pewnie gdyby mogli, wystawili im od razu pomnik. Ale po chwili dowiadują się, że są to Narodowe Siły Zbrojne. Nie strony ZK. Niezależne od Armii Krajowej. I tutaj troszkę te relacje się oziębiają. Co prawda generał Anders wyśle oficera łącznikowego do brygady, który zresztą zabierze ze sobą Cecylię Mikołajczyk, żonę Mikołajczyka, która cały czas podróżuje z brygadą, ale nie dokona się od razu uznanie Brygady Świętokrzyskiej za część polskich sił zbrojnych na zachodzie. Mimo tego, że prosi o to dowódca brygady, pułkownik Bochum. Jednocześnie wydarzą się też dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to pojawią się Brytyjczycy, i praktycznie od razu ich oficerowie wywiadu wezwą ze sobą Herberta Jurę, pseudonim Tom, który praktycznie aż do lat 80. będzie pełnił różne funkcje wywiadowcze dla różnych agencji brytyjskiego wywiadu. Także jego tajemnicze losy będą dalej kontynuowane. Z tego co wiemy, zniknie gdzieś w Argentynie około roku 93. O dalszych jego losach nic nie wiadomo. Jednocześnie brygadę zacznie też odwiedzać bardzo dużo przedstawicieli rządów zachodnich. Zwłaszcza tych, których obywateli brygada uratowała przed śmiercią w Holiszowie. Będą przyjeżdżali, świętowali i w tej atmosferze będzie tylko jedna łyżka dziegciu. Sowieci zaczną naciskać na wydanie im brygady jako kolaborantów niemieckich. Żeby uspokoić sytuację, Patton przeniesie ich pod granicę, przedwojenną granicę, czesko-niemiecką. I tam żołnierze będą opiekować się 5 wsiami czeskimi. Tam też będą ustanowieni. Na naciski Sowietów, żeby wydać im brygadę, Amerykanie odpowiedzą nie. I tu bardzo ważne, bo te naciski płyną ze strony samego Stalina, jego środowiska. I gdyby nie odważna postawa generała Pattona, bo sprawa trafi aż do kręgów prezydenta Trumana w Stanach Zjednoczonych, to brygada pewnie zostałaby wydana Sowietom.
Ale niestety będzie miała miejsce bardzo przykra prowokacja. Bo do brygady przybędzie człowiek, który przedstawi się jako Stanisław Lityński, polski dziennikarz z Londynu. I rzeczywiście jest to polski dziennikarz z Londynu, ale tak naprawdę nazywa się Stefan Litauer. Polak żydowskiego pochodzenia, a jednocześnie agent wywiadu sowieckiego, który z pracy dla rządu w Londynie został usunięty w roku 1943, gdy polski wywiad odkrył jego powiązania z Sowietami. I niestety ten agent zdobędzie zaufanie dowództwa brygady, wykona kilka zdjęć, napisze wywiad, który później opublikuje w Anglii pod tytułem Polscy faszyści rządzą 5 czeskimi wsiami. I niestety oziębią się stosunki brygady z awiantami i nie wydarzy się to, na co najbardziej liczył Bochum, dowódca brygady, czyli oficjalne połączenie jej z polskimi siłami zbrojnymi na zachodzie. Na szczęście dalej brygadę wspiera generał Patton. I to on zdecyduje o przeniesieniu brygady do Niemiec, do Koburga. I tym samym uratuje ich jej żołnierzy. W tym czasie na terenach okupowanych przez Amerykanów Niemiec zaczęły powstawać polskie kompanie wartownicze, tworzone z polskich żołnierzy będących jeńcami wojennymi na terenie Niemiec. I właśnie z tej formy skorzystali ludzie generała Pattona, którzy we współpracy z Jerzym Iłakowiczem, pseudonim Olgierd, jednemu z głównych działaczy organizacji polskiej, utworzyli z oddziałów brygady właśnie takie kompanie wartownicze. Tym samym żołnierze pozostali w swoim środowisku, w swoich oddziałach i ze swoimi dowódcami. Jedyne, co się zmieniło, to to, że oficjalnie brygada została rozwiązana z dniem 15 sierpnia 1945 roku. Czyli tak naprawdę jej historia formalna trwała rok. Niestety poprawność polityczna i strach przed Sowietami rządu londyńskiego, polskiego rządu w Londynie, spowodował, że brygada zakończyła swoją historię pod nazwą Brygada Świętokrzyska. Bardzo trafnie i celnie opisał tą sytuację znany pisarz i artysta Melchior Wańkowicz, który odwiedził brygadę, wtedy będącą już polskimi kompaniami wartowniczymi, jesienią 1945 roku w Niemczech. Cytując, rząd londyński miał z nimi porachunki jeszcze z czasów Armii Krajowej. Jego oficerowie, łącznicy, wiele wysiłku włożyli w to, aby Amerykanom tłumaczyć, że ci chłopcy, którzy płakali, oddając tak pomysłowym i krwawym wysiłkiem ciłaną broń, to nie żołnierze, tylko jakieś cywilne plewy zagnane wichrem wojny do Niemiec. Jednocześnie na obronę działań rządu londyńskiego i armii generała Andersa trzeba przypomnieć, że lawirowali w dość trudnym i nieprzyjaznym środowisku politycznym. I w radiogramie wysłanym w sierpniu do Buchuna przez pułkownika Wincentego Bąkiewicza, szefa wywiadu II Korpusu Andersa, możemy przeczytać: zapadłe decyzje w stosunku do brygady są wynikiem waszego własnego gadulstwa. Agent sowiecki Litauer was podszedł i ogłosił w prasie brytyjskiej o was. Co pozwala zrozumieć, że tak naprawdę tym,
co ostatecznie nie pozwoliło Brygadzie Świętokrzyskiej połączyć się z Wojskiem Polskim na Zachodzie, była właśnie dziennikarska prowokacja sowieckiego agenta Litauera. Co to za trucizna, która krąży w moim ciele? Jaka walka, kiedy każdy może być wrogiem? Jaka zemsta, gdy nie chcę zamknąć się w sobie? Prawą ręką ci pogrożę, zdrajco, a nie lewą. Zima w Warszawie stana rzeczy. Widzisz to drzewo zamiast liści? Będziesz właśnie tam wisiał. Twoja kamienica, moja ulica. Prawą ręką ci pogrożę, zdrajco, a nie lewą. Zima w Warszawie stana rzeczy. Widzisz to drzewo zamiast liści? Będziesz właśnie tam wisiał. Jednocześnie obok służby w kompaniach wartowniczych część oficerów i żołnierzy brygady została zaangażowana do współpracy wywiadowczej z Amerykanami. I w ramach tej współpracy poprzez swoje kontakty w Polsce z pozostałymi tam żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych utworzyli specjalny kanał przerzutowy dla agentów alianckich i emisariuszy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i rządu londyńskiego, tak zwaną ścieżkę Konrada. I w ramach ich akcji do Polski trafił m.in. pierwszy emisariusz generała Andersa, słynny rotmistrz Witold Pilecki. A jednocześnie Sowieci nie odpuścili brygadzie i rozkazali wiosną 1946 roku specjalną akcję władzom komunistycznym w Polsce, które zgłosiły czterech głównych oficerów brygady. Dowódcę, czyli Antoniego Szackiego-Bohuna, Władysława Jaksę-Marcinkowskiego, Jerzego Iwakowicza i Leonarda Zub-Zdanowicza jako zbrodniarzy wojennych do Międzynarodowej Komisji Badania Zbrodni Wojennych w Londynie. I zostali oni rzeczywiście na tej liście zarejestrowani. Amerykanie musieli ich w Niemczech zatrzymać, internować, ale co się okazało? Morsze Muskat, ubek, a jednocześnie taki główny prokurator wojskowy, oddelegowany przez komunistów do walki ze zbrodniami wojennymi, on będzie bardzo aktywny przy procesach norymberskich, miał przygotować dokumenty. No bo ten trybunał działał tak, że zgłaszamy zbrodniarzy wojennych, ale potem trzeba dostać dowody. I specjalnie właśnie dla tej akcji Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało tony dokumentów, które miały być wysłane do Londynu, żeby doprowadzić do skazania głównych oficerów Brygady Świętokrzyskiej. I co się okazało? Jak Morsze Muskat, w Wikipedii go znajdziecie jako Mariana Muskata, przeczytał te dokumenty, to wycofał sprawę z trybunału. Ponieważ były tak nieudolnie sfałszowane i spreparowane, że nikt myślący by w to nie uwierzył. Ale nie był to koniec próby zemsty i uderzenia żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej przez Sowietów. Ponieważ oni stanowili żywy dowód na to, że Polacy nie szli rękę w rękę z Sowietami. Stanowili żywy dowód na Zachodzie na to, że Polacy wcale nie chcą sowieckich rządów i komunistycznej dyktatury w Polsce. Nawet jeżeli ubiera się w piękne nazwy Polski Ludowej. Wkrótce, bo w 1947 roku większość żołnierzy brygady trafi do Francji. To jest ten czas, gdy Amerykanie już rozpuszczają te kompanie wartownicze. I co ciekawe, oni dalej działają w zorganizowany sposób. Raz, że ci, którzy prowadzili pracę wywiadowczą, dalej współpracują, tylko teraz z wywiadem francuskim. A jednocześnie wielu żołnierzy przebywa, pracując w przemyśle w taki sposób zorganizowany, oddziałami i są w gotowości na ewentualny wybuch III wojny światowej.
I w 1950 roku Sowieci przygotują kolejną prowokację. Oskarżą Antoniego Szackiego-Bohuna, dowódcę brygady, o zbrodnie wojenne. I doprowadzą do tego, że Francuzi aresztują go. I w lipcu 1950 odbędzie się proces Bohuna w Tuluzie, na którym w swojej mowie obrończej Bohun nie tylko oddali zarzuty, ale też da francuskim sędziom dobrą lekcję historii. Po klęsce armii niemieckiej pod Stalingradem, w miarę zbliżania się Armii Czerwonej do przedwojennej granicy Polski, partia komunistyczna PPR, Polska Partia Robotnicza, rozpoczęła organizować oddziały leśne pod nazwami Armii Ludowej i Polskiej Armii Ludowej. Nieliczne te oddziały komunistyczne swoją prowokacyjną działalnością sprowadzały duże represje niemieckie na ludność polską zamieszkało w małych miasteczkach i wsiach. Niemcy za zabicie ich jednego żołnierza palili nieraz całe osiedla wraz z ludnością, rzucając do ognia małe dzieci. Armia Ludowa i sowieckie oddziały partyzanckie miały również za zadanie przygotować listy imienne niewygodnych dla przyszłego rządu komunistycznego Polaków oraz zwalczanie Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Armia Sowiecka po zajęciu Wilna, Lwowa i Lublina, po wykorzystaniu pomocy oddziałów leśnych Armii Krajowej w zdobyciu tych miast, podstępnie je rozbrajała, oficerów przeważnie rozstrzeliwała, a żołnierzy wysyłała w głąb Rosji. Gdy 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie, rząd sowiecki wstrzymał ofensywy swoich wojsk i przyglądał się z przedmieścia Warszawy, jak stolica Polski w ciągu 63 dni bohaterskich walk krwawiła się, ponosząc olbrzymie straty w ludziach. Sowiety nie udzieliły pomocy. Warszawa została kompletnie zniszczona przez Niemców. Po tych wszystkich doświadczeniach Armii Krajowej otrzymałem rozkaz od dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych generała Boguckiego, nakazujący w razie ruszenia ofensywy sowieckiej wycofać Brygadę Świętokrzyską na zachód i starać się dotrzeć do drugiego polskiego korpusu dowodzonego po stronie aliantów zachodnich przez generała Andersa. Rozkaz wykonałem i 6 maja 1945 roku połączyłem się z 3 Armią Amerykańską generała Pattona. Na tyłach 13 Armii Niemieckiej dnia 4 maja 1945 roku uwolniliśmy obóz koncentracyjny w Oliszowie, Czechy. 1000 kobiet różnych narodowości, w tym 180 Francuzek, 200 Polek i około 280 pochodzenia żydowskiego i innych. Wysłaniem Brygady Świętokrzyskiej na zachód daliśmy dowód niegodzenia się z zaistniałym stanem w Polsce. Byliśmy głosem narodu polskiego, na siedzibie którego została dokonana oczywista zbrodnia, który nawet nie wstrzymał fakt, że Polacy dali ogromny wkład w II wojnie światowej w walce o ideale wolności i sprawiedliwości na świecie. Wierzę, że Wysoki Sąd Francuski weźmie pod uwagę fakty podane przeze mnie i wyda wyrok uwolnienia mnie. Moją jedyną winą jest to, że urodziłem się Polakiem, kocham swój kraj i walczyłem w II wojnie światowej o wolność i niepodległość mojej ojczyzny i gotów jestem, jako oficer polski, walczyć z każdym, kto znajdzie się na ziemiach polskich bez zgody narodu polskiego. Oczywiście w procesie Bohuna uniewinniono. I to, co było tak naprawdę decydujące dla francuskich sędziów, to zeznania francuskich Żydówek uratowanych przez Bohuna i jego żołnierzy w Holiszowie. Ponieważ to było żywe świadectwo, no i kto rozsądny mógł uwierzyć w to, że Bohun i jego żołnierze mordowali Żydów w Polsce, skoro później wyzwalali Żydówki w obozie koncentracyjnym.
Tam zresztą było bardzo wiele innych kłamstw, które przy chwili pomyślunku i zobaczenia sytuacji realnie było od razu do odrzucenia. Ale Sowieci i służby specjalne, wtedy już PRL, nie odpuściły Bohunowi. W kolejnych 5 latach miały miejsce 2 zamachy. 2 razy próbowano go we Francji skrytobójczo zabić. I w końcu w 1955 roku Bohun wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Podobnie zresztą uczyniło bardzo wielu żołnierzy i oficerów brygady. Między innymi Władysław Jaksa-Marcinkowski. Wielu emigrowało również do Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii. To byli wszystko wykształceni, światli ludzie, znający języki. I poradzili sobie na obczyźnie. Tworzyli polskie instytucje kulturalne, wspierali instytucje w kraju. Na przykład zarówno Bohun, jak i Jaksa organizowali zbiórki na odbudowę i wzmocnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wielu otworzyło biznesy i można powiedzieć poradzili sobie. I z jednej strony jest to wielka radość, że Brygada Świętokrzyska, przechodząc na zachód, uratowała taki, można powiedzieć, kwiat, jedną albo część kwiata przedwojennej polskiej młodzieży. 1000 młodych, uzdolnionych ludzi. A jednocześnie szkoda, że ci ludzie nie mogli swojego intelektu, charakteru, ducha i sił spożytkować na budowę Polski. Bo ci, którzy zdecydowali się do Polski wrócić, nie dość, że zostali pojmani, aresztowani, oskarżeni, część skazana na karę śmierci. To jest też ważna sprawa, że bardzo wielu skazanych na karę śmierci żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, którzy powrócili do Polski w latach 40. czy na początku 50., uratowała od wyroku interwencja Juliana Tuwima. Juliana Tuwima, który teoretycznie jako polski Żyd nie powinien mieć jakiegoś super stosunku do polskich narodowców, ale jego dobrą przyjaciółką była Kazimiera Iłakowiczówna. Krewna jednego z głównych oficerów brygady, Jerzego Iłakowicza. I właśnie jej stawiennictwo u Tuwima, a później jego u Bieruta, pomogło temu, że tacy bohaterowie jak na przykład Zygmunt Rafalski, pseudonim Sulimczyk, mieli tą karę śmierci zamienioną na dożywotnie więzienie. Później wyszli po odwilży w 1956 roku, ale żyli w Polsce, której ich dokonania były określane bandyckimi czynami Narodowych Sił Zbrojnych. Bo aż do 1989 roku funkcjonowała ta czarna legenda. Zabójców Żydów, antysemitów, kolaborantów z Niemcami. Powstawało mnóstwo publikacji, tak o nich pisano we wszystkich książkach historycznych. Sami ci ludzie musieli ukrywać swoją przynależność do Narodowych Sił Zbrojnych. Przez to na przykład nie mogli starać się o świadczenia kombatanckie. Bo gdyby się zgłosili, to by im je odrzucono jako bandytom z Narodowych Sił Zbrojnych. I dopiero po roku 90 my możemy ich uhonorować. Ale ta czarna legenda komunistyczna jest tak silna, że jak 2 lata temu premier Morawiecki złożył kwiaty w Monachium, na cmentarzu, gdzie leżą też żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, to atak prasowy był na niego niesamowity. Gdy prezydent Duda honoruje żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej, cała prasa lewicowa, a zwłaszcza Gazeta Wyborcza, publikuje setki kłamliwych artykułów szkalujących tych polskich bohaterów. I dzisiaj od nas zależy, czy przetrwa o nich prawdziwa pamięć. Wiele tutaj robią środowiska narodowe, ale najwięcej zależy od nas samych. Żebyśmy pamiętali o tych bohaterach, którym się udało. Którym nie dość, że uratowali tak naprawdę kwiat polskiej przedwojennej młodzieży, dzięki czemu nie zginęła ona w lubelskich katowniach, tak jak wielu ich towarzyszy broni, którzy pozostała w Polsce.
to jednocześnie zanieśli na Zachód tą informację i świadectwo o tym, kim naprawdę są Polacy. I o tym, że Polacy nie szli ramię w ramię z Sowietami, tylko mieli odwagę walczyć o swoją niepodległość. I w końcu ponad 40 lat po wojnie ją osiągnęli. I jednocześnie zachęcam do samodzielnego poznawania historii, zdobywania informacji o Brygadzie Świętokrzyskiej, o Narodowych Siłach Zbrojnych. Jest genialna powieść, ale bardzo dokładna historycznie, Legion, autorstwa Elżbiety Herezińskiej. Jednocześnie mam do Was wielką prośbę. Tu po mojej ręce jest link do takiego samego filmu o Brygadzie Świętokrzyskiej, który nagrałem po angielsku. Jeżeli macie znajomych albo mieszkacie na zachodzie Europy, proszę udostępnijcie go. Bo to jest bardzo ważne, żeby prawda o naszej historii szła na zachód, szła za granicę. Bo nie dość, że nas karmiono przez 50 lat komunistycznym kłamstwem, to tak samo działo się na zachodzie. Ludzie nie znają naszej historii i mają bardzo często przeświadczenie, że Polacy chcieli komunizmu. A dopiero potem, jak było źle, zaczęli się buntować. A właśnie ta historia Brygady Świętokrzyskiej jest świadectwem o tym, że Polacy komuny nie chcieli i przeciwko niej, jej brutalnym prowadzeniu walczyli. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do subskrybowania kanału i jednocześnie zapraszam na kolejną opowieść o bohaterze, którego imię dzisiaj już przywołałem, ponieważ właśnie byli żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, pomogli dotrzeć do Polski jako emisariuszowi generała Andersa, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. I o nim, o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, będzie kolejna opowieść z tego cyklu bohaterów historii najnowszej. Dziękuję i do zobaczenia. Hardy ich kark, tchórzliwy świat zamknąć chce w zwojach niepamięci. Choć tyle już minęło lat, nadal żołnierze to wyklęci. Nie zamknie ust cmentarny dół, niepamięć ran też nie zabliźni. Bo dzięki nim jeszcze się tlą resztki honoru mej ojczyzny. A ci żołnierze cóż, na miły Bóg, wiedzieli śmierć na wojnie nie pierwszyzna. Wiedzieli tu przyjaciel, a tam wróg, a z nimi Bóg i honor i ojczyzna. A kiedy w sobie takie siły masz, nie straszna nigdy ci przemocy buta i zawsze godnie swą zachowasz twarz, bo wiesz, że siebie, bracie, nie oszukasz. Hardy ich kark, tchórzliwy świat zamknąć chce w zwojach niepamięci. Choć tyle już minęło lat, nadal żołnierze to wyklęci. Nie zamknie ust cmentarny dół, niepamięć ran też nie zabliźni. Bo dzięki nim jeszcze się tlą resztki honoru mej ojczyzny. Dziś, kiedy wolność tu wróciła już, a przecież mogła nam nie wrócić wcale, nikomu nie ujmując żadnych cnót, czas chłopcom z NSZ-u oddać chwałę. Bo przecież nie dla naszych pustych serc i nie dla ciemnych głów swe życie dali, lecz chcieli nasi chłopcy z NSZ, byś Polskę widział tu, a nie z oddali.